Kurczę, jak to fajnie warczy. Pokażę wam kilka ciekawostek, bo mam tutaj dzisiaj taki samochód, którym troszeczkę się tylko muszę zająć. Generalnie trzeba podładować akumulator. Idzie zima, nie będzie jeździł fajnie, jakby było w dobrym stanie. Taka turbina. Pokażę wam kilka ciekawostek. Więc jak wsiądziemy do środka, no to wiadomo, że nie pomylicie się, co to za auto. Ciężko za to konkretnie wiedzieć, co to za model. 911 991,2, czyli Polift Turbo. Nawet nie wiem, ile to ma mocy. Szybkie jest. W każdym razie tu na kierownicy są tryby jazdy. Zero to jest ten standardowy. Mamy niskie obroty wtedy. S to jest jakiś sporcik. Podnosi się wtedy, jest troszeczkę głośniejszy. Jeżeli chodzi o jednostkę, ekran jest nieduży, to jest chyba 6,5 cala, ale to jest jednostka w technologii MIB 2, czyli znamy to wszyscy z Volkswagenów, Audi, Skody, Seata, Mana, Lamborghini, Bentleya. Cała grupa Volkswagena korzysta generalnie z tych samych jednostek, z tej samej technologii, tych samych podzespołów wewnętrznych. Różnią się jedynie ekranami, oczywiście różnią się skinem, różnią się przyciskami. Czasami nieznacznie różnią się funkcjonalnością. Z takich ciekawostek na przykład tutaj jest CarPlay, ale nie ma Androida Auto i w Porsche nigdy nie było Androida Auto w jednostkach MIB 2, chociaż dało się go uruchomić, bo tak jak mówię, technologicznie są to jednostki te same, które znamy z Volkswagenów, więc jak się w Volkswagenie da uruchomić, to tutaj też się da uruchomić i da się tutaj Androida Auto zrobić. Nie da się tego zrobić w ASO, nie da się tego skonfigurować w Porsche. Dobra, dwusprzęgłówka, ale dzisiaj będziemy podpinać akumulator. Tutaj otwiera się przód, a może najpierw wam tył otworzę. Z takich ciekawostek pokażę wam, co jest z tyłu. Cyk. I tyle, jeżeli chodzi o dostęp do silnika. Olej, kulant, dwa wiatraki, dolot. I tyle. Wymiana filtra powietrza na przykład w tym samochodzie. To jest, proszę państwa, rozbudowa tyłu, czyli spoiler, lampy, zderzak i dopiero będzie dostęp do filtra powietrza. A teraz przód. Otwórzmy przód. Będę też starał się dzisiaj douczyć, w jaki sposób otworzyć ten przód, jeżeli akumulator jest całkowicie martwy, bo w tych samochodach może się to zdarzyć częściej niż zwykle. Jak się w zimę nie jeździ i samochód stoi na przykład kilka miesięcy, no to później się może okazać, że ten elektrozamek, bo to otwiera elektrozamek, a nie linka, może się okazać, że ten elektrozamek jest martwy, a akumulator jest schowany tam. Pokażę wam to już. Cyk. Cyk. Teraz lekko unieść w górę. Muszę sobie pomóc. Do siebie, w górę, cyk i zahaczyć. I mamy akumulator z ciekawostek, fabryczny akumulator z Porsche, dostarczony przez Banera. Tutaj mamy kompresorek do nadmuchania koła. Raczej nie do naprawienia koła, bo wątpię, żebyście chcieli sobie tutaj wlać ten zestaw naprawczy, ale jakby trzeba było dopompować, no to jest tutaj kompresorek. Filtr powietrza oczywiście kabinowy, bo silnik jest z drugiej strony ze swoim filtrem, a tutaj powietrze kabinowe jest wciągane. Jak widzicie, jest na wierzchu. Czuć nawet, że przez niego tutaj zasysa fajnie. No mamy zmienną sztywność amortyzatorów, dlatego tutaj u góry przy mocowaniu amortyzatora widzicie, że jest jeszcze wiązka. Z ciekawostek, no będziemy podłączać się pod akumulator, więc klemy mamy na wierzchu, ale gdybyście kiedyś musieli odpalić to auto, to jest tutaj od razu ostrzeżenie, nie podpinać, i jest odniesienie się do instrukcji, bo chodzi o to, że klemę minusową, jeżeli dobrze pamiętam, ale muszę to jeszcze doczytać, klemę minusową podpinamy sobie tutaj do tego terminala, do masy pojazdu, nie do minusa na akumulatorze, tylko do masy pojazdu. Taka jest procedura i to nie jest specyficzne dla tego samochodu, bo jeżeli sobie zajrzymy pod maskę w Golfie 7 na przykład, to jest dokładnie tak samo, z tym, że tam ten terminal minusowy, do którego się możemy podpiąć, jest zaraz obok tego akumulatora. Tak naprawdę chodzi o to, że jak się podpinamy, jeżeli dobrze kojarzę, to obwód, który tworzymy, podpinając się tutaj kablami z jakiegoś boostera czy z innego pojazdu, obwód, który tworzymy, nie powinien przechodzić przez ten czujnik ładowania akumulatora. Czyli podpinamy się bezpośrednio do budy. Jak będziemy chcieli odpalić auto, to wtedy rozrusznik, on nam zamyka obwód gdzieś tutaj z plusa przez rozrusznik, przez to do akumulatora, do naszego boostera, całkowicie omijając ten element, prawda? Więc przypuszczam, że to o to chodzi. No. Jest tu jeszcze coś z ciekawostek? Płyn do spryskiwaczy tutaj jest, ale da się go wlać bez ściągania tego, bo tutaj jest takie nacięcie. No,
Takie całkiem przyjemne auto, szczerze mówiąc. Ładnie jest zrobione. Ale nie będę nim jeździł. Jest jeszcze ciekawostka. Zaraz wam pokażę tutaj. Jak już mówimy o tym, jest taka klapka. I tutaj są... A, to już całe chodzi. Za mocno chyba tym szarpnąłem wcześniej. Dajcie mi ustawić kamerę. Cyk, cyk. Z takich ciekawostek to jest tutaj jeszcze klapka. Widzicie? Tu są bezpieczniki. Trochę tu mało światła. Ale tutaj jest jeden z symbolem maski. Zaraz wam wrzucę tego zdjęcie i zaraz będę się dowiadywał, jak to działa. Mam jeszcze dwie ciekawostki. Zobaczcie, tutaj mamy widok z kamery cofania. I jest to kamera dynamiczna, czyli jak skręcam kierownicą, to nam się te drogi tutaj ustawiają, ale jak skręcę w prawo, to ten obrazek samochodu przeskakuje na drugą stronę, żeby nam nie przeszkadzać. I jeszcze z ciekawostek, zrzućmy go sobie tu. Tu mamy ręczny. Taka wajcha mała, prawda? Tylko że działa na odwrót niż się spodziewałem, bo ja zazwyczaj zaciągam ręczny, ciągnąc go do siebie, a tutaj się wpycha, żeby go aktywować, i ciągnie, żeby spuścić. Audi. Oni czasami robią rzeczy zupełnie na odwrót w swoich markach. Najbardziej to widać w MMI, gdzieś tam, gdzie macie pokrętło i chcecie scrollować, prawda? No to w Volkswagenie, w Seacie, Skodzie to pokrętło działa dokładnie w drugą stronę niż w Audi. Nie wiem, taki mają pomysł. Albo na kierownicy regulacja głośności. W Volkswagenie jest z lewej strony, w Audi jest z prawej strony. Jak masz Volkswagena i czasami jeździsz Audi, musisz się przesiadać, bo nie wiem, drugie auto w rodzinie na przykład, nie? No to się mylisz zazwyczaj, aż się w końcu przyzwyczaisz do tego, żeby się nie przyzwyczajać i trzeba patrzeć na kierownicę, no ale... Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Pokażę wam jeszcze, że tutaj jest też zamek w razie potrzeby, żeby dało się otworzyć tutaj kabinę. W jakiś sposób się tam to otwiera, ten elektrozamek. Zaraz będę o tym dalej czytał. No i z takich ciekawostek, tutaj jest ta pseudostacyjka. Mimo że tu jest keyless, nie muszę nic wyciągać z kieszeni, to tu jest ta pseudostacyjka z lewej strony. Jest to zwyczajowo w Porsche, tradycyjnie, no z nawiązaniem chyba do wyścigowej tradycji, bo nie wiem ile w tym prawdy, ale pamiętam taką opowieść, że to było po to, żeby mieć przewagę w wyścigach Le Mans. Tam, gdzie się wyścig zaczyna poza samochodem i kierowca musi wbiec i odpalić auto, no to w Porsche'aku lewą ręką odpalali, a w prawą już mogli zapiąć jedynkę.